Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek ze Speedruna 4.0. Gram, komentuję ruchy, plany. Ranking 1227 aktualny. Startowaliśmy z rankingu, może obronę francuską zagramy. Startowaliśmy z rankingu 500. Posunięcie D4, D5, obrona francuska. Zobaczymy, jaki wariant wybierze przeciwnik. Czy wymieni, czy przepcha pionka, czy zagra skoczkiem. Tutaj jednak wymienił. Wymienny wariant we Francuzie nie jest groźny. Białymi, mówię, czarnymi. Jest to taka dosyć wyrównana walka, więc tutaj czarne się powinny z tego tytułu raczej cieszyć. I wstawię skoczka nietypowo, znaczy typowo w tym wariancie, czyli skoczka na E7. Bo zawsze po gońcu G5 mam posunięcie F6 dozwolone. Posunięcie C6, oczywiście hetman łapie placówkę na C7. Tutaj będę rozwijał dalej figury. Myślę, że wyprowadzenie gońca będzie dobrym pomysłem i skoczka na D7 jak najbardziej. Hetman C7 to jest mój plan, zrobienie długiej roszady. W tym momencie będzie miało to naprawdę, znaczy będzie miało to po prostu sens, ale szybkie wyprowadzenie skoczków zawsze jest w cenie, więc trzeba to robić bez dwóch zdań. Po zagraniu gońcem na G5 zaplanowany jest F6, jeżeli goniec pójdzie tutaj na H4, to wtedy hetman C7 i możemy fajnie celować tutaj w G3. Jest goniec na D3, jeżeli on mi zbije, ja zbiję, to potem nie zrobię roszady. Nie chcę robić krótkiej roszady, bardziej bym wolał zrobić roszadę długą, więc zagram gońcem na G6, bo jeżeli wybije mi tu przeciwnik, to wybije pionkiem z H. Dobrze, jest wieża E1, zagramy hetman C7, goniec tutaj broni, wszystko się trzyma. Nie trzeba się jakoś specjalnie tutaj martwić tym, że wieża stoi na wolnej linii. Król za chwilę zrobi długą roszadę. No taki jest mój plan i będę chciał do niego dążyć. Oczywiście mógłbym zrobić szybko, krótką roszadę i też nie byłoby problemów, ale idziemy na noże. Nie ma co się szczypać. Robimy długoszka. Ruch B4 oczywiście jest możliwy jak najbardziej i ten ruch w sumie byłby chyba, może być ciekawy. Wtedy chyba A6 po prostu zagramy i nie pozwolimy przeciwnikowi zagrać B5. Ewentualnie oleję tą sprawę, choć z drugiej strony ciekawy jestem, czy to, no właśnie, jest B4. Dobra, jak powiedziałem, tak zagram, niech to będzie ruch A6. Przeciwnik szykuje na mnie akcję. No i właśnie to jest fajne w szachach, że jak wiemy, jaki mniej więcej plan grać, to możemy przysporzyć przeciwnikowi sporo problemów. Wieża B1, bardzo sensowny ruch oczywiście. No i teraz, myślę, że wieża na E8, żeby zaraz wejść skoczkiem i spróbować zredukować trochę figur, gdyż widzę, że figury przeciwnika zaczynają, będą próbować mnie męczyć, tutaj na przykład A4, B5, no ale spróbuję wymienić wieżę, troszeczkę z tej strony złapać jakąś konterkę, wieża B3, w sumie nie wiem po co to posunięcie. Kompletnie nie wiem. Zagramy sobie skoczkiem na F5 z myślą, że może mi zbije skoczka, ale głównie chodzi o to, żeby tutaj wymienić tę wieżę i to uczynię. Nawet, wow, opowiem szczerze, zaskoczył mi przeciwnik bardzo. Chodzi o to, że chcę zagrać tutaj wieżą, tylko ta wieża nie ma żadnego podparcia, więc swobodnie mogę wybić pionkiem skoczka. No i przeciwnik chyba coś mu tu chyba nie wyszło. Wybijam, wybijam. Goniec D2. No oczywistym jest, że chcę teraz zagrać tutaj wieżą. Ja teraz mogę swobodnie zagrać skoczkiem na B6 i się uchronić, więc nie muszę nawet uciekać sobie królem. Ale no tak, plan był dobry, tyle że no ta wieża B3 w ogóle mnie zaskoczyła. Ale to brawa za to, że przeciwnik po prostu znalazł ciekawą opcję. Aha, tam jeszcze miałem goniec C2, co nie? Wcześniej. Parę ruchów. O teraz chyba mogę goniec C2 zbić i tutaj odbić wieżę. No cóż, przeoczyłem. Szukałem od razu obrony, ale przy figurze więcej jest to na pewno też na plus. To znaczy nie ma, nie musi mieć to większego znaczenia oczywiście, żeby zawsze maksymalizować zyski materialne. W tym wypadku działa to dobrze, jest dobrze. Przeciwnik no, po prostu się pomylił, ale to już wynika z pomyłki właśnie nie naszej. No dobra, bijemy, bijemy, bo tu skoczek cały czas groził.
W tym wypadku jest bicie tu, jak najbardziej, bicie tutaj. Goniec F4 wygląda groźnie, ale mamy bicie z szachem i potem odbijamy na F4 gońca, więc można sobie pozwolić na bicie wieżą na E5 bez żadnego problemu i to się też dobrze wszystko trzyma. No i zobaczymy, jakie dalsze losy będzie tutaj prezentował przeciwnik, jakie dalsze ruchy. Wymienił jednak. Ok, wymiana, wymiana. No, w centrum jesteśmy tutaj dobrzy. Król wprawdzie na C8. Niektórzy lubią królem uciekać sobie dla bezpieczeństwa, ale nie ma takiej potrzeby w tym wypadku. Tu myślę, że gra będzie dosyć łatwa, ale przeciwnik zaczepnie, próbuje tutaj coś ugrać. Słusznie. Myślę, że G6. Od razu będziemy bronić też gońca. No właśnie, hetman teraz co? Pójdzie na G5, wtedy go F6 poczęstujemy. Tu chodzi też o to, żeby wieżą zejść na E8 w pewnym momencie. No tak, hetman H6 może być sprytny. O, to też jest sprytny ruch, bo tutaj będzie chciał zagrać zapewne. Zastanawiam się nad tym ruchem albo nad tym, bo w ogóle może zagrać wieżą i się nie przejmować. Tak, bo trzeba brać pod uwagę czasami takie bicia, ale tam hetman nie wchodzi. Tutaj też wieża na E3 nie wchodzi. Jedyne co to może być goniec F4. No właśnie, ale mamy taki ruch jak hetman E4. I to też dobrze się wszystko tutaj broni. Ale muszę przyznać, że bardzo zaczepnie gra przeciwnik. I to jest dobry nawyk z jego strony. Bardzo dobrze, to będzie na przyszłość mu procentować. No wymiana hetmanów upraszcza grę czarnym zdecydowanie. Jeszcze przy różnobarwnych gońcach jest, no zresztą czy przy równobarwnych w tym wypadku, czy różnobarwne. Nie ma to ogromnego znaczenia. Ja myślę, że tutaj mogę swobodnie teraz przejść królem. Bez żadnego problemu grożę wybiciem tutaj. Jeżeli wieża tu, no przeciwnik podstawił. No to jak podstawił, to biorę. Zwykła podstawka i poddanie partii. No dobrze, ale bardzo ciekawie bardzo grał. Przynajmniej miał swoje pomysły, to jest też ważne i to jest też na plus. Lecimy. 1272 przeciwnik, posunięcie D4. Zaczepmy go ruchem C5, który też polecam na D4. Ciekawe posunięcie, jeśli ktoś lubi indyjskie schematy. Jest od razu bicie, super. Zagramy sobie skoczkiem, żeby nie było posunięcia B4. Troszeczkę to może wyglądać jak gambit hetmański. No i teraz ja bardzo lubię grać posunięcie E5. Z uwagi na to, że ten pionek zawsze ma tam jakąś opcję zaczepki. Ale też tutaj goniec się otwiera i wybija na C5. No i ta pozycja jest już też, uważam, że czarnymi bezproblemowa i fajnie nią można grać. Dobrze, skoczek na F6, goniec C4, skoczek wychodzi swobodnie. Tu chcę zrobić jak najszybciej roszadę, bo tam na pewno przeciwnik planował coś takiego jak skoczek G5. Dobrze, jest roszada, ciekawe, bo ja teraz mogę zbić tu. Nie, nie mogę zbić tu, bo dostanę ruch hetman D5 i będą problemy. Roszada jest obowiązkowa. W takim razie roszada jest obowiązkowa. Goniec na G5, ok. Tutaj myślę, że po prostu H6 spróbujemy z tym gońcem wyjaśnić sprawę. Dobra. Pytanie, czy tak mogę? Najpierw zagram D6, obronię mocno pionka. Mógłbym też wrócić gońcem, ale wolę w ten sposób C3. Dlaczego tak szybko gra? Skoczkiem na C3 trzeba było tutaj grać. Teraz mam chyba posunięcie takie, ale bicie. Może być to niebezpieczne. Nie, gramy. Bicia się nie boimy, bo król G7 zawsze. I się oswobodzimy tutaj skoczkiem. Myślę, że coś w tym stylu. Może goniec E6. No nie, nie możemy się bać takich poświęceń od przeciwnika. Nie możemy się bać. A tutaj chodzi o to, że jak goniec odejdzie, to zbijam pionkę za friko. I w ogóle już pozycja wtedy czarnych będzie bardzo dobra. To znaczy, już jest pozycja bardzo dobra czarnych. No tak, bicie było do przewidzenia. Oczywiście tutaj król G7 jest obowiązkowy. F4 nie ma na szczęście, bo goniec pilnuje. A wieża też się może przestawić tędy i próbować króla jakoś pomęczyć. Albo żeby spróbować też zagrać z jakiejś kontry. Mamy figurę więcej i musimy się teraz jej nieco przytrzymać. Zastanawiam się teraz, czy król na G6 nie jest dobrym pomysłem.
Ale H4 mogę dostać, więc król G6. Może hetman D7 w ogóle? Właśnie, hetman D7. Mój przeciwnik tutaj zbije, odbije królem. Hetman zawsze wróci na G4 do pomocy i do obrony króla, więc to się trzyma. Słuchajcie, to się trzyma. Następnym moim ruchem jest hetman G4. Taki jest plan, a skoczek już nie jest związany. Mogę nawet tak zagrać po prostu. Chociaż przeciwnik pozwala zbyt dużo, chyba nie, nie mogę na E4. Co ja w ogóle wygaduję? Skoczek H7. Chowamy się. Chowamy się, atakujemy gońca. Tutaj zagram hetmanem od razu na G4 i to chyba wymusi na przeciwniku wymianę, chociaż też może zagrać skoczkiem na F3, żeby obronić gońca, żeby nie wymienić hetmanów. Tyle, że ja będę miał opcję bicia pionka, chociaż nie będzie mnie ten pionek interesował z prostego powodu. Nie chcę dostać tutaj kontry. Już widzę teraz, że ten ruch jest bardzo niebezpieczny. Dlatego zastanawiam się mocno nad jednak wybiciem. Chociaż strasznie jest to posunięcie, które może mi chyba trochę zaszkodzić. Zagram chyba jednak A5. Żeby nie było ruchu B4, goniec broni pionka, bo tu ruch B4 groził i hetman by wlazł tutaj i mi trochę by pozamiatał. Nie chciałbym tego. H3, ale zaraz, teraz chyba tutaj trzeba zbić, tak mi się wydaje. Goniec zagra tu. No i hetman w sumie ma takie kiepskie odejścia tutaj. Wybicie. Oj, tutaj to wymienię hetmana, to będzie dobrze. Ale nie, nie podoba mi się. Hetman musi zostać chyba w obozie. Jednak postanowiłem go zostawić i zagrać tutaj hetmanem na G6. Figurę więcej trzeba pielęgnować. Przy okazji jest fajna obrona na D6. Jest gra. To jest najważniejsze. I tutaj też moim planem na pewno będzie próba wymiany figur w postaci goniec E6. Mój drogi przeciwniku, też zaczepnie. Słuchajcie, no już bardzo zaczepnie grają zawodnicy na rankingu 1300. Zauważam taką tendencję wzrostową, w sensie takim, że nawet jak te rankingi są jeszcze niskie, około właśnie 1200-1300, z mojego punktu widzenia oczywiście, to zawodnicy grają naprawdę nieźle. Jest to bardzo zauważalne. To wynika oczywiście z bardzo łatwego dostępu też do materiałów szkoleniowych, do kursów, do YouTubeów, do trenerów i ludzie z tego po prostu korzystają i ten poziom szachowy w ogólnym słowa tego pojęciu rośnie. I to bardzo szybko, więc fajnie, fajnie. Oczywiście nie wszyscy zapewne traktują szachy jako coś takiego, że muszę być najlepszy i ogrywać wszystkich dookoła, tyle że tylko, że na przykład niektórzy po prostu lubią grać w szachy i się lubią rozwijać i dbać o higienę umysłu. To też jest super sprawa. Goniec E6. Od razu gram, próbuję wyjaśnić tego gońca, żeby ostatnia moja figura też wyszła do jakiegoś udziału w partii. Więc w ten sposób. Oczywiście po wymianie wybijam to pionkiem. Dlatego, żeby otworzyć wieżę. No i hetman tutaj po prostu przy królu stoi sobie ok, jeszcze ze skoczkiem. Przybrałem taką trochę obronę żółwia, ale to się trzyma. Nie zawsze to jest dobre, ale to się w tym wypadku trzyma. Ok, przeciwnik nie wymienia figur, to jest bardzo mądre podejście z jego strony. Naprawdę, szapoba. Bardzo mądre podejście. Teraz F5 w ogóle mi się bardzo narzuca, żeby zagrać mocniej, ostro, bo po wybiciu tutaj wybija. Gramy. Gramy F5. Sam otwieram króla, ale w tym wypadku nawet jak tutaj, to tutaj. Chcę wymienić. Po prostu chcę wymienić. Oczywiście mógłbym zagrać bardziej zachowawczo, mógłbym odejść królem, zagrać wieżą. Wow! Co on tu wyprawia? Powiem szczerze, naprawdę gość mnie zaskakuje, ale chyba tutaj jest po prostu bicie.
To F4 było mega agresywne, ale to jest po prostu bicie na E4, to jest przeoczenie teraz prostego bicia. No goniec musi uciec i ja odbiję tutaj i zdobywam pionki. Po prostu tymi pionkami się rozprzestrzeniam. Nawet mogę wieżą spróbować stuknąć, żeby spróbować jednak wymienić kolejną ciężką figurę. Ale przeoczył. Ale te F4 naprawdę takie agresywne, intuicyjne zagranie. To mi się podoba. Bardzo mi się to podoba. To jest też dobry objaw gry tego zawodnika. Nie wiem, czy jestem dobrze zrozumiany w tym, co tutaj opowiadam o tych szachach, o tych poziomach, o tych zagraniach. Mam nadzieję, że tak. I mam nadzieję, że też mnie trochę rozumiecie. Tą ekscytację, znaczy to taką trenerską ekscytację zawodników, których nawet nie znam, ale to mi się naprawdę bardzo podoba. Tutaj spróbuję zastawić pułapkę. Jest F5. To też jest znowu próba agresywnej gry. Oczywiście mogę wybić tu i mieć spokój, ale jak wybiję tu, on może wybić tu. Wtedy ja wybijam tam i zdobywam gońca. Pytanie, czy mi hetman nie wejdzie? Tu skoczek broni, nigdzie mi nie wchodzi. Ok, wybijam wieżą. Założę się, że zbiję tutaj. Znaczy, może się pomylić bardzo łatwo. Dokładnie, tak się też dzieje, no bo jednak ta taktyka dwuposunięciowa działa. Więc w tym momencie to zadziałało. A bicie wieżą też oczywiście nie było złe, jak najbardziej to było dobre posunięcie. I tutaj już jest decydujące bicie gońca. Tutaj bardzo bezpiecznie wszystko stoi. Oczywiście wieża mnie atakuje. Myślę, że nawet zagranie Hetman F5 może być na miejscu. Tak przy okazji, bo Hetman oczywiście ucieknie, on nie chce wymieniać. Hetman B5 jest ciekawy w sumie, tu mógłby trzasnąć, ale no właśnie, to jest takie posunięcie, które może mi przysporzyć trochę kłopotów. Słuchajcie, no tak jakbym nie słyszał. Skoczek D8, chodzi o to, że tutaj wieża wchodzi. Może jednak niezbyt dokładnie zagrałem. Teraz tak. Liczę to. On mi zbije tu z szachem. Tak, on mi zbije tu. Nie no, tam nic nie ma. W ataku na króla. Mam dwie figury więcej, słuchajcie, ale. Nie no, co? Chyba wieża B8. Takie proste zagranie mi się wydaje, muszę zagrać. Takie normalne zagranie wieża B8. No oczywiście wieża F1, to wtedy hetman G6 z powrotem. Albo hetman na E4. What? A tego się nie spodziewałem. Dobra, bijemy. Wybicie, wybicie, wybijam po prostu gońcem. Tu się trzyma. Przeciwnik próbuje. Wieża F1 to chyba hetman E4. Tutaj próbuje dać szacha. No ale to już nic nie da, bo wieża jest broniona, więc zwyczajna konsumpcja wieży. A po takim szachu jest hetman F7. No, przeciwnik poddał partię. Dobra. Ale bardzo zaczepnie grał, fajnie, podobało mi się. I kolejny zawodnik z rankingiem 1272. Zagrajmy ruch D4, D5, C4, gambit hetmański w takim razie. C6, czyli szykuje się obrona słowiańska. Skoczkiem wyjdziemy sobie na F3. Może z planem G3. A, goniec G4. Według mnie jest to za szybkie zagranie. Może ma to jakiś sens, nie wiem w sumie jaki, ale mam skoczka na E5, który z tempem atakuje tutaj gońca. Skoczek już się robi aktywny w centrum, a kolejnym planem i zagraniem będzie hetman B3 lub skoczek na F3, żeby tutaj pod D5 spróbować pograć. Choć z drugiej strony, jak goniec odejdzie na przykład na F5, może jest strzał. Jeżeli hetman, no to oczywiście skoczek z tempem. A jeżeli pionek. A, wrócił, widzicie. No właśnie. Ptaszynka wróciła tutaj. No to co? Wyprowadzamy normalnie figurę. Tutaj się nie ma co martwić. Oczywiście ruch skoczek na D7. A, to wtedy spowoduje, że zbije pionka. A jak on zbije na C4, ma możliwość odbicia skoczkiem. Może E4, bo lubię zaczepnie grać B5, wtedy A4. Może tutaj być niezła zadyma. Mi się akurat te pozycje bardzo podobają. Więc po prostu je będę wykorzystywał. I słuchajcie, mam dwie figury w grze. Ruch przeciwnika. On zagrał gońcem, gońcem wrócił. Więc no jak widzicie, kompletnie pomysł zepsuty. No tutaj zdobywa pionka. Bije na D5. No bo jak widzicie tutaj, to otwiera mi się hetman. Więc no.
w szóstym ruchu zdobywam prosto pionka i to staram się od razu wykorzystać. No biję tu hola hola. Jednak nie zdobywam pionka. Nie doliczyłem jednak, bo jak tutaj, przeciwnik ma szacha, muszę wrócić i on zbija tu, tu i on zbija tam. Ale zagram tak, zagram tak. Zdobędę centrum. A jak zbiję tu, on będzie musiał zbić hetmanem. O, właśnie! Zbijam tu, bo jak zbiję gońcem, to ja zbijam skoczkiem i wtedy pionka zdobywam. A on jak zbija hetmanem, to blokuje sobie gońca. No to w ten sposób zbijam teraz na d5. Okej, no to pionek zdobyty, wracam. Czysty pion więcej. I rozwój nie gorszy, absolutnie. No dobra, tutaj sprawa jest prosta. Buduję centrum. Goniec na G7 to goniec na E3. Skoczek wleciał, tu mi pilnuje. Ok, zagramy sobie F3. Dosyć solidnie. Goniec E3 z obroną. Oczywiście ruch D5 mam. Mogłem też zastosować szacha. No mogłem w sumie, ale jak widać na załączonym obrazku nie zagrałem. Może nie było to super potrzebne. Ja tutaj sobie zaplanuję prosty rozwój figur. Oczywiście goniec B5 mogło być ok. Tutaj się też troszkę do tego przyznaję. Aczkolwiek no, to jest cały czas normalna pozycja. Mam pionka więcej, jestem z tego zadowolony. I tutaj planem najprościej będzie tak. Ustawić hetmana, zrobić roszadę i wstawić wieżę na D i na C. I pchać pionka do góry. Prostszego planu nie widzę w tym momencie. Myślę, że bez problemu sobie tutaj powinniśmy już poradzić. Ok, A6, ruch jak dla mnie spoko. Tu nawet chyba zagram D5 od razu w sumie, no, bo B5 idzie na mnie, ok, może iść. No i hetman D2, po prostu łączę hetmana z gońcem. Za chwilę zagram wieżą na D1 i wieżą na C1. I tyle. On będzie zapewne próbować centrum tutaj naruszać. No to wszelkie wymiany będą dla mnie na korzyść. Jasne, że otworzyłem też gońca przeciwnika, ale powtarzam, że to jest pion więcej. To jest bardzo dużo. I ja po prostu chciałem troszeczkę tym centrum wyżej sobie ruszyć. Nie było też takiej konieczności, ale dlaczego nie? Przytrzymać mocno pionki. Niech on się stresuje, niech go zalewają zimne poty, niech się tutaj przeciwnik męczy z nami. Taki jest cel oczywiście grania jak najbardziej przeciwko przeciwnikowi, żeby jak najbardziej mu przeszkadzać, żeby utrudniać mu grę. Na tym to polega właśnie, na tym polega magia szachów, słuchajcie. Ciekawa to jest gra, tak w dużym uproszczeniu mówiąc. Piękne są szachy, dużo o nich można mówić, dużo pisać. Coś wspaniałego. W ogóle chodzi mi po głowie, słuchajcie, ostatnio, żeby ruszyć z blogiem szachowym. No, na pewno to wymaga dużo czasu, poświęcenia znowu. Ja mam tyle rzeczy na głowie, a jeszcze blog mi chodzi po głowie. Dajcie znać, jak dotrwaliście do tego momentu, czy to jest dobry pomysł, czy byście chętnie czytali jakieś informacje szachowe. Dobrze, wieża C1, znaczy może informacja, bo to jeszcze tematyka na pewno byłaby różna. Ok, wieżę wprowadzam. Oczywiście skoczek może wejść, to wybijam. Tematyki na pewno, czy debiutowe, czy historyczne, czy ciekawostki, czy jakieś takie, no nie mówię, że super ciekawostki by się fajnie czytało. Znaczy to zapewne też, ale bardziej tutaj myślę o takim blogu edukacyjnym jednak. Bo szachy to edukacja, szachy to jest nauka. Ale pomyślę oczywiście nad tym. Będę wdzięczny za jakikolwiek komentarz w tej sprawie. Przepraszam najmocniej. Choróbsko troszkę dorwało tutaj mnie. No dobrze, słuchajcie, goniec B7. No i co? Myślę, że F4. Skoczek teraz nie ma wejścia tutaj, ewentualnie tutaj to go zbijemy, zagramy gońcem, wymienimy figury. Skoczek co? Będzie musiał teraz uciekać, a jak ucieknie na D7,
to będziemy mieli fajną opcję gońca na F3, bardzo solidne posunięcie. No teraz to oczywiście muszę wybić i wymiana, próba wymiany najsilniejszej figury tutaj przeciwnika, gońca G7. Jak to się uda, to będzie świetnie. Znaczy uda się prawdopodobnie tak, no F6 to by była bzdurka. No tu stoimy dobrze. Można pewnie potem spróbować przestawić skoczka, żeby zaatakować pionka. No i tyle. Wielkiej filozofii nie ma. Choć skoczek na C3 stoi bardzo solidnie, może z drugiej strony jednak go nie ruszać. A dobra, przeciwnik jednak zagrał wieża C8, wybijamy, no centralizujemy hetmana. To jest sprawa oczywista, trzeba tak zagrać. Teraz zastanawiam się nad ruchem E5, żeby wstawić skoczka w centrum. Przeciwnika tutaj centrum gnieść. Gnieść centralnymi pionkami, ale po F6, E5 może nie będzie konieczne. Choć może być w sumie też. Ruch E5 i idziemy do przodu. Niech on się martwi, niech on się poci. I tutaj skoczek na E4 z opcją D6, żeby wejść na przykład na F6. Takie plany można zastosować. Choć teraz w sumie nie wiem, co przeciwnik, jak tu miałby reagować. Tu jeszcze pionek na C4 jest w obszarze moich zainteresowań, którego bym chciał chętnie tutaj zjeść. Zobaczymy, jak się to potoczy. No też oczywiście może być zagranie hetman A5. No to wtedy myślę, że kulturalne A3, żeby już mi nie atakował pionka na A2, żeby skoczek też miał swobodę wyjścia, może być całkiem sensowne. Hetman D7. Ok. Skoczek, bo teraz mam opcję też wzięcia. Tu też oczywiście jest opcja wzięcia na D5. Po ruchu wieża D8 przyszykowałem D6. Jeżeli będzie bicie, to wybijam tu. O, a to ciekawe. A teraz tak. Tu pionek się broni. Tutaj, jeżeli zbiję, to mam tak. Tu mam wtrącenie. Wieża, tu. W sumie nie za bardzo mi się to podoba. No może E6 spróbować. Chodzi mi po głowie jeszcze. No tak, ale tutaj będzie opcja. No właśnie. Może F5 w ogóle ostro zagrać. F5 tu i tak, z powrotem, żeby a wieża może tu i tu. Dużo jest ciekawych rzeczy tutaj do zagrania. Zawsze może, nie no, wrócić tu nie mogę. Dobrze, wieża D2. Jeżeli zagra mi tutaj, to wrócę skoczkiem po prostu i wieża będzie broniła pionka. Przytrzymam tę formację, poczekam aż on coś zrobi, wrócę. Możliwe, że zagra tutaj, to wymienię i przy okazji wieża D1 też będę bronił pionka. A potem podejdę po prostu królem. Dalej jest to dobra pozycja. Ten plan, jak widzicie, miałem, ale nie wyszedł. Jednak nie wyszedł. No, przeciwnik zapobiegł temu i fajnie. A więc zobaczymy, co on tutaj i jak on tutaj sobie to wymyślił. W każdym razie on ma cięższą sytuację, zdecydowanie, bo pion mniej, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, no nie ma opcji przełomowych, ciężko mu się gdzieś przebić, więc trzymamy tutaj taką ścianę, no i będziemy trzymać. Wyczekamy przeciwnika, po prostu wyczekamy. A przejście do jakiejkolwiek prostszej końcówki no będzie zdecydowanie korzystne białymi, z uwagi na pionka więcej. Tak myślałem, że on tutaj zagra. Zmijam i gram tak, od razu bronię pionka. No to jest białymi też już swobodniej, swobodniejsza gra. Tu król ma bardzo fajne pójście do góry. Może na D4 jeszcze zobaczymy, ale póki co idziemy jak najwyżej, a potem się zobaczy, jak to zwykle bywa. Jakoś to będzie, jakoś to będzie, ale no, to będzie dobrze przede wszystkim, tu będzie dobrze.
To jest właśnie ruch na zasadzie jakoś to będzie, pomyślimy później. Niech przeciwnik się męczy. Właśnie o to chodzi, że mamy swobodę gry i niech to on się męczy. Okej. Tu myślę, że wymiana będzie dobra. Po prostu. Oj, podstawił. Ale wiecie co? Jakby on tutaj zbił, ja bym zbił, on by zbił, to mam szacha na D8 i na D7 zdobywam też figurę. No ale podstawił jeszcze gorzej, troszeczkę zagrał. Tutaj chyba mata od razu dajemy. I tym pięknym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.